współczuć, na pewno potrafią. Czy dzieci ze szkoły muzycznej na pewno potrafią? I także z mistrzostwa sportowego na pewno potrafią współczuć cierpiącemu Chrystusowi. Droga krzyżowa bardzo ciekawa, aktorzy to wasi przyjaciele. Za chwilę zobaczycie, ale skorzystamy, jeśli będziemy starali się współczuć, czyli sercem być przy Chrystusie, bo gdy cierpię. Jeśli sercem będę blisko kolegi, który rozmawia, to wszystko zepsuję. Thank you.
Ulicy się nade mną, kiedy to wrócił z tego obozu, przebacz. Please.
błogosławimy Tobie. Przejść przez krzyż i mękę swoją i świat odkupić raczej. Droga jest coraz bardziej stroma. Kroki się mylą, nogi plączą. Jezus coraz częściej się potyka. O, żołnierz prowadzi jakiegoś człowieka. To Szymon, rolnik z Cyreny. Próbuje się wyrwać żołnierzowi. Nie chce podejść do Jezusa. Koń zostaje zmuszony. Chwyta krzyż razem z świętym skazańcem. Na początku się złości. Niesie byle jak. Jakby tylko udawał pomoc. I znów te oczy Jezusa spoglądają na Szymona z taką miłością, z ogromną wdzięcznością. Rolnik zawstydza się, uprawia krzyż na ramionach i idzie pod górę. Jakby ten krzyż był dla niego zaszczytem. Idź, Szymonie, na górę. Nie zostawiaj Jezusa samego. Pomogą koleżance w zadaniu z matematyki, bo mi pani kazała. Pomogą babci w odkurzaniu mieszkania, bo tato mnie do niej wysłał. Nie miałam ochoty ani na odkurzanie, ani na zostanie w szkole po lekcjach. A przecież nie tylko babci pomogą, nie tylko koleżance. Przecież to Jezusowi pomogłam. Bo gdy babcia i koleżanka dźwigały krzyż swoich obowiązków, ja przyszłam jak ten Szymon skoczony, przymuszony. I nie odkryłam wtedy, że pomagam drugiemu człowiekowi. To zaszczyt, to szczególne wyzwanie, jakie Bóg do mnie kieruje. Jezus sparty przez Szymona z Cyreny, ulituj się na mną. Bo tak najchętniej niosą pomoc potrzebującą. Przebacz. Się i znów przewrócił. Krzyż przygniata ciało Jezusa, jak tu
długo jeszcze będzie musiał nieść ten krzyż. Kiedy wreszcie żołnierze się nad nim ulitują. O, jakiś podbiega. Może pomoże Jezusowi. Pochyla się nad nim. O nie, uderzył jego poranione plecy. Krzyczy na Jezusa, ale on nic złego nie zrobił. Jezus powoli podnosi głowę, patrzy na żołnierza z taką łagodnością. W jego oczach nie było złości. Ugiął nogę, podparł się na ręką, podniósł się, znów się podniósł. Patrzy łagodnie i życzliwie na żołnierza. Pociągnął krzyż za sobą i idzie dalej, ku górze. Każdy mój grzech jest ukryty w krzyżu Jezusa. To one, moje niewierności, moje słabości, tak naprawdę przemieniają Jezusa. Każdy mój grzech jest upadkiem na drodze do nieba, ale nie i ten sam. Obok mnie powoli krzyż wisi mój Pan i spogląda na mnie z miłością i łagodnością. Nigdy się ode mnie nie odwraca. Czeka, aż się podniosę, pójdę dalej, razem z nim, bo on mnie naprawdę kocha i uczy mnie miłości, tej miłości, która nigdy nie ustaje. Mimo moich grzechów, Jezus upada przez moje grzechy, uliczył się nade mną, żeż mu przebacz mi. Jeszcze dwa kroki, jeszcze jeden, już jest.
Jeśli krzyż Jezusa to moje grzechy, to Jezus tym kolejnym powstaniem udowadnia mi, jak bardzo mnie kocha. Gdy przytula do siebie ten krzyż, to jakby przytulał mnie, kiedy nie mogę się podnieść, kiedy już tak bardzo obarczą go ciężarem moich grzechów. Jezus czeka na mnie, kiedy przyjdę do konfesjonału i pozwolę mu się przytulić. Obejmuje mnie z czułością i miłością i szepcze do ucha. Wyjdziemy razem, nie zostawię cię, nigdy. Jezu, który przytulasz mnie grzeszną do Twojego serca, ulituj się nade mną, przebacz mi. Wyśmiewają go i nikt nie pomógł, przychodzi z pomocą, a Jezus się nie broni, stoi w ciszy, patrzy na żołnierzy. Nie ma w tym jego wzroku odrobiny smutku, złości, jest tylko smutek. Jasia jest taki kolega, który sobie z niczym nie radzi, wszyscy lubią się z niego czasami pośmiać. Jak pani wzywa go do tablicy, to każdy czeka, co powie, bo wszyscy wiedzą, że zacznie się zabawa. On się będzie jąkał, cierpień, on się będzie jąkać, cierpienić, a cała klasa zacznie się śmiać i nikt nie przyjdzie mu z pomocą, a on się nigdy nie broni. Tylko tak smutno patrzy na nas, jak mi wstyd, bo przecież tak naprawdę ten nasz kolega niewiele się różni od wyśmiewanego Jezusa. Przecież to w nim jest obecny wyśmiewany Jezus. Jezu wyśmiewany przez tych, których kochasz. Ulituj się na tego. Przebacz. Jezu ukrzyżowany, ulituj się.
nademną, bo ciągle jeszcze nie umiem kochać tak jak ty. Przebacz mi. Straż się ustawia, pilnują ciało Jezusa.
zwycięzca i czeka na nas. Uśmiechnie się do nas, poda rękę i zaprowadzi przed swój tron. Trzeba tak żyć, aby nie bać się śmierci. Trzeba wierzyć, że razem z Jezusem zwyciężymy. Jezu, zwycięzco śmierci, pomóż nam zwyciężyć nasze słabości, byśmy na zawsze mogli z Tobą cieszyć się wiecznością. Z Tobą zmartwychwstali będziemy już na zawsze w domu Twego Ojca.